Halo, halo, dzień dobry. Holm znowu nadaje. Straszna wichura. Kebab Olsztyn, ulica Boeningka. Jesteśmy z tyłu na zapleczu. Idziemy zobaczyć, co to za kebab. Kebab Super King. Kuchnia turecka. Kebab na wynos. Pustwat, dowóz. 4-0, czyli tak jak w Olsztynku też miał 4-0, ale tylko według opinii, tak? O, 1,1300 opinii. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że mój ulubiony kebab w mieście już od jakiegoś czasu nie ma tej jakości. Po raz kolejny miałem problemy z jelitami po zjedzeniu. Coś się popsuło. Już tu nie zamówię nic więcej. Pita, dobra, mięso przepyszne. Dużo surowy w środku kebsa. Ogółem kocham to miejsce. Alibaba za ladą. Spoko ziomek, miły. Gość, klimat, nikły. Szare bloki. Ha. Nie polecam. Inne lokale z firmy super. Tutaj masakra. Nie polecam. Lepiej podejść kawałek dalej lub w Żabce coś wszamać. Kebab średni. Z ostrym sosem. Wielkościowo spory. Poza tym nic więcej. W smaku bardzo słabo. Mięso suche. Surówki niedobre. Nie dojadłem nawet całego. Kilka godzin po zjedzeniu dostałem biegunki. Która trzyma mnie już ponad 24 godziny. Klimat średni, jednak kebab i obsługa klienta naprawdę jest na wysokim poziomie. Także mamy tutaj różne i odmienne opinie. Przetestujmy, zobaczmy, co to za kebab. Kibelek jest, łazienka taka malutka jest, dobra, ale papieru nie ma, na jedynkę tylko można iść. Dobra, taki kebab mały, kosztuje 16 zł, wielkościowo wysokość jest dosyć spora, ale tak jest troszkę cieńszy, nie? Czyli na jedną wychodzi mniej więcej w takim ten opiekanym cieście jest. Góra chrupie. Soczysty. Tak w miarę ok. Trochę się rozpada tu, jak widzicie. Ale jakoś damy radę. Mieszany. Mięso mieszane, sosy mieszane. W porównaniu jest ok, ale w porównaniu do tego z Olsztynka w poprzednim odcinku, to ten z Olsztynka jest o wiele lepszy, smaczniejszy, taki więcej tam i pomidorów było i takich różnych warzyw. Dobra, tyle jest tutaj i na drugiej stronie jeszcze jest menu. O, ktoś parkuje. Kebab taki przeciętny, ten z Olsztynka jest o wiele lepszy. Kibelek, tylko jedynka, nie zamyka się, papieru nie ma. Siknąć można, ale dwójeczkę to raczej tu się nie zrobi. Cena ok, 16 zł za mały. Smak przeciętny, ten w Olsztynku jest dwa razy lepszy w smaku. Lubię tu przyjeżdżać, bo są małe kolejki i jest dużo miejsca do parkowania, bo to na takiej sypialni Olsztyna tu się mieści. Normalnie w godzinach takich rannych wolałbym chyba do jakiegoś innego zajechać, ale w godzinach szczytu wolę tu, bo tu korków nie ma i można sobie na spokojnie zjeść. Cały Olsztyn w przebudowie. Jedziemy teraz na nagórki do kebaba.
na Nagórki. Nie, teraz tutaj są Nagórki, a my jedziemy na Jaroty, do kebaba na ulicy Boenicka. Zobaczcie, wszystko w przebudowie. Drugą linię tramwajową robią. Ciężko w ogóle jeździć po tym Olsztynie. Jesteśmy na Boenicka. Tam będzie nasz kebabik. A my tu z tyłu na parking wjeżdżamy. I proszę ja was, o tu od tyłu można sobie zaparkować i tam jest kebabik. Kebab Super King. O, i gdzieś tu zaparkujemy. O, przy samym akurat kebabie tu. A co tam? O, mamy. Kebab Super King. Dobra, dzień drugi. Przyjechałem jeszcze raz do tego kebaba. I tak jak patrzyliście na początku odcinka, nie ma co się sugerować tymi ocenami w Google, ponieważ ten z Olsztynka kebab miał 4.0 i ten tutaj na Boenicka miał też 4.0. Natomiast jak jadłem kebaba tego z Olsztynka, a tego tutaj z Boenicka, to temu z Boenicka bym dał taki przeciętny, dużo przeciętny, 2,5 bym dał, a tamtemu 4,5 bym dał, tak? Także macie tutaj dużą rozbieżność, nie? A w Google jest tak tyle samo, tak? 4,0, 4,0. Co do czytania tych opinii, to te opinie czytam dopiero po skosztowaniu kebaba, żeby nie sugerować się, tak? Później podczas montażu inaczej to montuję wszystko, ale opinie czytam po konsumpcji. I zajechałem tutaj po raz drugi i tu jest coś takiego jak kebab indyjski z ryżem, wołowina, baranina, drób, ryż, surówki, papryki, ogórki, marchewki, sosy. Chciałem to zamówić, a sprzedawca mi mówi: nie ma, nie ma. No to zamówiłem sobie kebab boxa, bo najczęściej właśnie na kebab boxie się wykładają tutaj. O, tak wygląda doner box. Tak w środku wygląda. Dobra, i spróbujemy teraz. O, z góry jest ok. Zobaczymy, jak do frytek dojdzie. W każdym razie na górze jest mięso. Pod spodem widzę frytki wystające. Dotarłem do frytek. Wiecie co? Bałem się zamawiać kebab boxa, bo ze 2 lata temu tu jadłem kebab boxa i był tak niedobry. Frytki na takim przypalonym oleju były, ale dokopałem się do frytek i fajnie smakują. Tak mniej więcej wygląda. Frytki fajnie zrobione. Jestem mile zaskoczony. Mamy tu ogórka, surówkę, marchewkę. Surówki niedużo. Dużo frytek jest. I sporo mięsa. Także lepiej smakuje kebab box tutaj niż kebab w picie. Także no, warto spróbować. Surówka akurat taka sobie. Ale frytki dobrze zrobili. Jeśli chodzi o tą surówkę, niepotrzebnie dodali tyle cukru. Jest słodka. Także surówka na minus. Mięcho jak mięcho. A frytki najlepsze są z tego. Także jeżeli tutaj byście byli, mielibyście do wyboru kebaba w picie albo kebab boxa, to ja bym polecał kebab boxa. Chyba że będą mieli duży ruch i na przepalonym oleju wam zrobią, ale mi akurat dobrze zrobili. Także nieźle.
jak kebab na 2,5 bym w picie dał, to tu nawet 3,5 bym dał za frytki. Także podsumowując, kibelek jest, ale tylko na jedynkę, tak na dwójkę nie, bo ani nie ma zamknięcia, ani papieru toaletowego. Kebab w picie taki przeciętny na 2,5, kebab, ten kebab box na 3,5. Jeżeli są godziny szczytu i nie chcecie stać w korkach i mieć miejsce do zaparkowania, to polecam przyjechać na kebab boxa tutaj. Dobra. Na razie, do zobaczenia, bajo. Podróżnik, zostaw łapka w górę.